dobry, Michał Siedlecki, zapraszam na środowy serwis informacyjny, a w nim są środki na przebudowę ulicy Chopina, startuje Rządowy Program Odbudowy Zabytków, a na koniec finał konkursu Słowa mają wielką moc. Miasto otrzyma pieniądze na rozbudowę kolejnego fragmentu ulicy Chopina. To środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Płock otrzyma środki w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Pieniądze te zostaną przeznaczone na modernizację fragmentu ulicy Chopina. Będzie nowa nawierzchnia, chodniki i powstanie rondo. Będzie wpisane rondo. Poza tym dobre ścieżki rowerowe, które uspokoją i przede wszystkim pozwolą na bezpieczne korzystanie wszystkim uczestnikom ruchu, zarówno rowerzystom, jak i osobom kierującym pojazdami i pieszym. Na tych odcinkach, gdzie nie jest wyremontowany chodnik, również zostanie wykonany oraz zostanie wykonane oświetlenie poza oczywiście tymi względami infrastrukturalnymi. Obecny podczas konferencji senator Martynowski przypomniał, że środki w ramach programu trafią także do powiatu. Myślę, że ta inwestycja jest bardzo ważna, ale to nie tylko Płock, szanowni państwo, bo i w powiecie płockim 3 gminy dostały dofinansowanie Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Jest gmina Staroźleby, najwięcej dostała, tam na gminę przyznano 5 300 000, również w Starej Białej około 2 000 000 i w Małej Wsi ponad 800 000. Koszt inwestycji to około 9,2 mln złotych. Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg to blisko 4,6 mln złotych. Urząd Miasta od kilku tygodni pracuje nad złożeniem wniosków w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Maksymalna pula środków, o którą miasto może się ubiegać, to nawet 35 mln złotych. Nawet 35 milionów złotych można pozyskać na renowację miejskich zabytków. To w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Swoją listę takich miejsc przygotował Płocki Magistrat. Miasto będzie ubiegało się o środki na renowację zabytków. My już nad tą listą pracujemy. Tutaj na pewno przykładem może być budynek Urzędu Stanu Cywilnego, remont elewacji Jagielonki czy chociażby remont naszych rogatek. Jak wyliczają w urzędzie, w Gminnej Ewidencji Zabytków znajduje się nieco ponad 400 obiektów, a w ogłoszonym naborze udział mogą wziąć również prywatni właściciele. Miasto ogłasza swój nabór. Mogą starać się właściciele zabytków wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w ewidencji zabytków, którzy są właścicielami prywatnymi. W tej sytuacji taki właściciel będzie mógł złożyć wniosek w naborze, który jest ogłaszany przez samorząd. Szczegółowe informacje, warunki naboru znajdują się na BIP-ie Urzędu Miasta Płocka. Słowa mają wielką moc. To tytuł konkursu literackiego, do którego udziału zapraszali Akademia Mazowiecka w Płocku i Płocki Oddział Towarzystwa Kultury Języka. A na czym polegał? Słowa mają moc to konkurs, który kierowany był do uczniów szkół podstawowych, który m.in. rozwijał zamiłowanie do języka polskiego, wzbogacał słownictwo i umiejętności związane z poprawnością językową. Uczestnicy musieli przygotować dzieło literackie, wiersz, opowiadanie, dziennik i pamiętnik związany z wybranym przez siebie słowem. Powiem szczerze, że jestem bardzo usatysfakcjonowana, a nawet zachwycona. Nie wiedzieliśmy, czego się spodziewać. Konkursów dla dzieci ze szkół podstawowych jest naprawdę dużo. Tu jeszcze był okres przedświąteczny, kiedy trzeba było składać pracę, więc naprawdę nie wiedziałam, co będzie. Poza tym mówi się, że dzieci tylko komputery, gdzie tu do pisania tekstów poetyckich, literackich. I okazało się, że to świetnie zadziałało. Konkurs miał taką dość szeroką formułę i specjalnie nie precyzowałam, żeby każdy jakoś tak odczytał ten tytuł Słowa mają wielką moc na swój sposób. I to się świetnie udało, jestem bardzo zadowolona. Jednak Słowa mają moc to nie tylko konkurs. To jest taki szerszy projekt, który realizuję już od kilku lat. Warsztaty z dziećmi w szkołach. To też świetnie dzieci w ogóle jakby rozumieją tę ideę słowa, które ma wielką moc. Szybko potrafią odnaleźć swoje słowa. I te młodsze, i te starsze. Więc chciałabym to kontynuować. Te spotkania są takie, wydaje mi się, naprawdę owocne i dzieci, z tego co słyszę później, czują się dobrze po tych spotkaniach. Ja też się czuję po nich dobrze, więc to chyba jest droga, którą będziemy kontynuować. Poza tym w ramach działalności Towarzystwa Kultury Języka odczyty, spotkania, to nas czeka w tym roku. Jak przekonują organizatorzy, poziom konkursu był bardzo wysoki. Dziękuję Państwu za uwagę. Do zobaczenia w kolejnym wydaniu Informacji z Płocka.